Zastanawiam się, czy dalej kolegujesz się z Popkiem. Tak, ostatnio rozmawiałem z nim przez telefon. Pamiętam, 2 tygodnie, 3 temu. A czemu takie pytanie? Skąd bo ja chcę nawiązać do jego walki, którą będzie miał ze Stiflerem. Jak to oceniasz? Znaczy, no, wiesz, no, nie znam tego chłopaka, nie znam się z tym Stiflerem. Popek jest zawodnikiem przede wszystkim MMA, bo to jest sportowiec. Nie wiem, czy ten Stifler miał coś wspólnego z ringiem do tej pory, bo nie chyba mam... Nie. Chyba nie. Debiutant. No to nie, no. No ale wiesz, no Popek prowadzi to... różny styl życia, nie? I tak od sportowca do imprezowca jest trochę daleko. Słuchajcie, Paweł jest przede wszystkim świetnym fighterem. I jest zawodowym fighterem, no o czym mówimy, no to nie jest tak, że komuś się wydaje, że może chyba. No oczywiście nie jestem sportowcem, bo co po mnie widać, tak, no i nie jestem autorytetem do tego, aby wypowiadać się na ten temat, natomiast nie róbmy sobie jaj chyba, no tak. Czyli jak będziesz przychodził koło Bukmachera, to postawisz na Popka kasę? Ja z zasady nie zakładam się i omijam czyli zakłady bukmacherskie, ale jeżeli bawiłbym się w bukmacherkę, to jak najbardziej bańkę bym położył na Popka.